Pytaliśmy dzisiaj mieszkańców o to, jak rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w mieście. Myślę, że nie mam pojęcia, tutaj zawsze był problem z miejscem parkingowym, także no niestety nie wiem, jak to rozwiązać. Tu na okrągło coś budują, więc no i też brak miejsca jest ogólny. Płatne parkingi to jakaś alternatywa? To jest słaba alternatywa, bo nikt nie chce na nich parkować. Także myślę, że więcej bezpłatnych parkingów i mniej mandatów. Korzystać tereny, które jest dużo tu w Rykach terenów, takich, których można by było utworzyć parkingi. Jest dużo terenu takiego, praktycznie myślę, że tak jak i teraz na targu byłem, no to ten targ jest taki w opłakanym stanie, że naprawdę też jest tam dużo takiego placu z boku, gdzie praktycznie krawężniki są wysokie, a samochody nie mogą podjechać i tam nie ma jak wjechać i tak trzeba kombinować, nie wiadomo po co i na co to jest. Tereny wolne na parkingi najlepiej, no nie wiem co więcej. Raczej nie. Raczej by ludzie nie korzystali z tego i tak by parkowali tam, gdzie taniej i za darmo. A zwłaszcza w czwartki istnieje problem parkingu. Mi się wydaje, że to już do tych naszych władz należy, no. Także oni no, powinni jakoś to rozwiązywać. No. Płatne parkingi to jest jakiś pomysł? W pewnym sensie myślę, że tak, no ale nie do końca. Nie wiem, bo ja to rzadko parkuję. Tu chłopaki z tego osiedla pozamiataliby, podśnieżaliby, nie? I by było w porządku. Z następnego osiedla to samo by było, nie? Jest robota dla tych na Smrodkowie też. Mieliby robotę, mieliby robotę. Ja nie myślałem na tym, to nie potrafię powiedzieć, jak to można rozwiązać. Zajmowałem się tym, w Rykach nie mieszkam, tylko mieszkam na wsi w okolicy. Zdaję sobie sprawę z tego, że miejsc parkingowych jest mało, ale trzeba sobie jakoś radzić, żeby gdzieś tam się utknąć na poboczach. No szukam, znam Ryki dosyć dokładnie, to okrąży się jedno okrążenie, zrobi się nie ma, to robi się następne większe okrążenie i zawsze gdzieś tam można znaleźć. Najwyżej ewentualnie można kawałek przejść dalej, ale to na zdrowie wychodzi, wpływa, bo ruchu jest mało, a w tym wieku to potrzeba ruchu, żeby dla zdrowia. To